Cześć, siemano wszystkim, ja jestem Kasplix i witam was w pierwszym odcinku z Midnighta. Ogólnie gram już jakiś czas na Midnighcie i powiem wam, że ten tydzień jest naprawdę spoko, w sensie zawsze porównuję cztery do MemSense po prostu. Bo jak wróciłem cheatować w tym roku, to właśnie zacząłem grać na MemSense i powiem wam, że ten tydzień jest naprawdę spoko, w sensie jest tani i ma parę funkcji, których nie ma MemSense, na przykład działający inventory changer, co jest akurat mega spoko, ale też nie ma wielu funkcji, które ma z kolei MemSense, także jest to takie pół na pół. No i ogólnie konflikt z tego filmu też będzie na moim Discordzie, także jak coś, to link w opisie. To prawda, jest to praktycznie defaultowy konflikt, lekko pozmieniany po prostu moje wymagania. A ja bo wiem, że jest za mocny, nie musicie mi tego mówić, bo jest strasznie źle zrobiony. No ale mówię, jakoś mi się gra przyjemnie, w sensie, no ja też jakby najgorszy z tego CS-a nie jestem i umiem w miarę tego aima jakoś skontrolować. No ale mówię, jak coś, to po prostu konflikt jest na Discordzie, na kanale konfigi, na samej górze Discorda można sobie wziąć. Słyszałem tej plecki ładnie. To szczególnie konto, na którym gram, to jest właśnie to konto, które było w poprzednim filmie. I bardzo dobrze nadal się trzyma. Nie ma żadnego czerwonego trusta. Ja słyszałem tam ziomka. Łatwiutko. Na wyczucie. I też zapraszam na swojego Discorda, discord.gg/katpix. Jestem właśnie resell cheatów, resell kont, można właśnie różnymi metodami płatności kupować tak naprawdę wszystko do CS, co jest możliwe. Mam też pochwałki takie te, które macie tutaj, że można też u mnie kupić tak naprawdę chyba każdą metodą płatności, więc jak coś, to zapraszam, link jest też w opisie. Także no, zapraszam, a tym co już są, to bardzo dziękuję za obecność i aktywność. Nie, jak zwykle, słuchajcie, gram na Silvery, 7-1 statystyki, nie? Jak zwykle muszę jakoś tak wysoko mieć. A i co jest największym plusem, kurde, Midnighta, nie ma zbugowanej animacji motylkowego noża, bo na przykład na MemSense, nie wiem czy mi kojarzycie, ale jest zbugowana ta animacja. Jak tak szybko się wyjmuje, to właśnie się psuje, tak to jest normalnie, tak jakby się miał prawdziwego motylka. Nie wiem, czy to kwestia przez to, że jest inventory changer i właśnie jakoś to inaczej wpływa, nie mam pojęcia. Ale jest fajnie, więc właśnie dlatego gram motylkiem, bo sobie macham cały czas, ja bardzo lubię tą kosę. Teraz się nie odzywałem, bo starałem się trochę skupić na tym, co się dzieje. A właśnie, może byśmy na shifcie tu szli. A co on robi? Czemu tu nie wyjdzie? No. Piękno silverów, nie? No to jest coś cudownego. Nie, przecież on nie podłoży tej bomby, tylko będzie tam stał. Nie, pierniczę. A miałem wczoraj konto, słuchajcie, polskie. A, jeszcze umarł ten gość. Ja pierniczę. Miałem wczoraj polskie konto i wbiłem na nim lema. W sensie, po 10 gierkach był gold 4. Zagrałem 5 meczów z rzędu, dostałem 5 awansów, czy tam 6 i wbiłem lema. I dzisiaj rano się budzę i dostałem community bana, nie? Także właśnie miałem w planach nagrać film. No i się okazało, że nie mam konta, czy wiesz, na tym starym. No tutaj jest silver, no i właśnie co się dzieje, no to jest po prostu aż niedobre, no ale... No nie mam konta innego, no chciałem wam ogarnąć jakieś fajne konto, w sensie, żeby mieć na odcinek z wysoką rangą. No niestety Valve musi mieć coś przeciwko tego. Przeciwko temu chyba. Tak, przeciwko temu musi coś mieć Valve. No i nie pozwolą mi nagrać filmu na fajnym koncie. Najgorsze są, że chyba nie mam żadnego takiego legitnego konfigu, w sensie, że bez wallhacka. Musiałbym szybko zrobić. Teraz mam tutaj jakiś konfig z forum też. No chyba aspekt ratio jakieś takie... What się dzieje? Aha, bo jest auto-striker. Nie, muszę to szybko wyłączyć, bo niedobrze mi z tym. Jak ta konfig w ogóle wygląda? Czy ma coś ciekawego? A, tak wygląda, okej. Okay. Czemu w ogóle wszyscy... A, no dobra, idę sobie na B podłożyć bombę, bo to na nożu biegnę. A, tutaj jest jednak gość. Nie, słuchajcie, tak się oduczyłem legit cheatować, co nie? Szczególnie jeszcze na takie rangi, gdzie tutaj wykręcę 40 kili przecież za chwilę. I zmieniam ten konfig, bo jest jakiś dziwny. Dobra, mam jeszcze jakiś. Też locowy z forum, nawet nie wiem skąd on jest. Jest aspekt ratio, bo widzę, że jest taki rozciągnięty ekran.
O, tu są jakieś ten. Chamsy. O kurde, jaki dziwny kąt. Czemu on ma jednokolorowe chamsy? A, i nie działa mi radar hack. Nie mam pojęcia czemu, ale nie działa mi radar hack. W sensie ten taki customowy działa? No właśnie radar hack, że nie działa. Nie wiem, nie mam pojęcia czemu. Kurde, trochę spóźniłem na te plety. Dobra, idę bebo, jest paka. Nie wszyscy mnie spektują teraz. Muszę to zrobić. No nie no. Kurde, muszę się obrócić, no. Oczywiście, że są reporciki, bo gram na silvery, no nie wiem. Kurde, to, że ja nie mam konta na odcinek, to jest mega, mega przykra sprawa, nie? Hej, sik, 25-4. No niezła giereczka, nie? I GG. Ogarnę jakieś inne konto na następną gierkę i zaraz się widzimy. Nie słyszałem w ogóle, że się gierka zaczęła. Wyglądałem tutaj YouTube'a i jestem w meczu. Patrzcie, jakie konto ogarnęłem od mojego kochanego supporta z Discorda. Bardzo dziękuję, stary. Zaraz konto obczaję, tylko kurde, nie mam czasu, bo ja w ogóle zaltamowałem patrzeć w meczu jesteśmy. Jest pistoletówka. O kurde, jakie fajne są ten. U nas jesteśmy czerwoni, czyli patrzcie, jaki winny. Są kopnowane mi 3000 wygranych meczy. Ja pierniczę, Bob. Jestem ciekaw, co się dzieje na jego koncie. Na zwykłe piny, ale to jest niebieski, nie? Tam tyle minut pewnie. No, co prawda jestem global zbudowany na tym koncie, ale ważne, że jest wysoka ranga i będzie się kurde przyjemnie trochę grało. No i właśnie Midnighta na przykład też możecie kupić u mnie właśnie na Discordzie jak coś. Kurde, jak spaliłem gościa takim randomowym monotowym. Widziałem tam gościa chyba, nie? A dofro powietrznego Free Fire'a. Traktor Pik jest u nas, no mam nadzieję, że nie będziesz tego filmu stary oglądał. No właśnie, też gram w ogóle i na najgorszym koncie, jak możecie zobaczyć. Dostałem takie właśnie do pogrania. Mam nadzieję, że nie wleci żaden banik, bo jest sobie całkiem spoczko. Trafić go czy nie trafić? Nie no. Nie będę aż taki chamski. O! Nawet nie miałem zamiaru za bardzo. Czemu moi już nie żyją? Kurde no. A bo pan Bob to w ogóle też ma 16-3 staty.
To może trochę też bym pokazał mu pazurka, co? Że on chyba jest legit, no ale nie za bardzo. To polecimy trochę bardziej obrzus. Teraz słuchajcie, z dwie rundy przyskipowałem, bo dosłownie padłem za zero. Zmiana połów i teraz lecimy same pesteczki z uspa, nie? Teraz trzeba wygrać, to już nie są żarty. Pięć mam staty, już dogoniłem prawie naszego boba. Powiem wam widzowie, że zacząłem prawko ogólnie. W sensie za kilka dni zaczynam kurs. Znaczy w sumie jakby to widzicie to... No, za kilka dni zaczynam kurs. Także jak ktoś wie gdzie mieszkam, to lepiej nie wychodźcie na drogę przez jakiś miesiąc, dwa, bo... No, ale dostał szyszkę. Aha. No tak chciałem ładnie piknąć, żeby nie było. No i tak był celowany. Napisałem, żebyśmy zrushowali mida. Zobaczymy, czy się uda. No oczywiście nikt mnie nie słucha. Dlatego, że jestem zmutowany. Dobra, chociaż na remis trzeba ugrać. To by to wymyślić ze scouta? No nie wiem, nie mam konfigu pod scouta chyba. Nie dostałem wytycznych w jaki sposób mam grać na tym koncie, także mogę chyba wszystko robić. Nie wiem, czy mam na siłę remisować, czy mogę przegrać. No nie wiem, kurde, nie dostałem wytycznych. Zaraz ktoś tu ustrzelimy na midzie. Aha, nie, widzieliście to? Przecież to był najbardziej fartowny strzał, jaki widziałem chyba w swoim życiu. Wygrajcie to chłopaki, chociaż na remis, może globala dobije tutaj koledze. No, jest remisik i bez awansu. A drobne w skrzyni ukąszenia węża, o i pięknego takiego bizona. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam jeszcze raz na Discorda, link w opisie. Trzymajcie się i siemano.